Chwała Jezusowi. Witajcie. To jesteśmy tak dobrze wymodleni teraz już. Jesteśmy obmodleni z każdej strony i myślę, że gotowi na trochę takie zastanowienie się nad Słowem Bożym. Wiecie, kiedy myślę sobie o ewangelizacji, bo wokół tego się obracały nasze myśli dzisiaj w czasie tej modlitwy i tak dalej, kiedy stawaliśmy za różne służby, przypomina mi się, że jedną z najważniejszych rzeczy, jakie odkryłem w czasie zwiastowania Ewangelii czy głoszenia Ewangelii, jest to, że Ewangelia nie może być Ewangelią z drugiej ręki, musi być Ewangelią z pierwszej ręki. Jakby może nie tymi słowami, ale wczesny Kościół i pierwszy Kościół bardzo pilnował, aby Ewangelia stawała się takim osobistym przeżyciem każdego ziarna rzuconego przez siewcę. Aby stała się osobistym spotkaniem z Bogiem. I było zawsze bardzo ważne w tym wczesnym Kościele, może właśnie nie mówili tego z pierwszej ręki, z drugiej ręki, nie znali tego typu podejścia, ale chodziło o to, że człowiek musiał coś z Bogiem przeżyć, żeby inni, którzy go spotkają, mogli również coś z Bogiem przeżyć. Inaczej jeszcze to mówiąc, życie rodzi życie. Jeżeli gdzieś są warunki ku śmierci, to tam się nie rodzi życie, a my mamy być tymi, którzy roznoszą życie, bo to jest Ewangelia. I dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat dla tych, którzy już Ewangelię przyjęli, dla tych z nas, którzy ją wzięli. I wiecie, jeżeli myślę, że większość z nas dzisiaj będzie jasno rozumieć to, o czym powiem. Nie powiem dziś nic nowego, co by ktoś powiedział, ty, ale odkrycie, normalnie w ogóle tego nie wiedziałem. Ale wiecie, Kościół nie jest miejscem nowinek. Kościół jest właściwie miejscem umacniania się w Słowie Bożym, amen? Ja nie muszę żadnej nowinki wytargać gdzieś za uszy, spod jakiejś nory, żeby powiedzieli, no fajny kaznodzieja, no takie rzeczy mówił, nawet nie wiedziałem, że jest taki werset, nie? To nie o to chodzi. Wiem, że czasami trzeba powiedzieć coś bardzo normalnego, takiego oczywistego, a jednak wymaganego przez nas do obmodlenia, czy obmyślenia, przemyślenia. I to może pomóc nam i pomóc innym, z którymi będziemy się dzielić Ewangelią. Dlatego, że Bóg nas stworzył do relacji. I w tamtym tygodniu, kiedy dzieliłem się na temat tych dwóch tłumów, które spotkały się w wąskiej bramie, pamiętacie, o czym mówiłem? Mówiłem o wdowie, która była centrum tłumu płaczu i o Jezusie, który był centrum tłumu, który niósł radość. O tym, jak te dwa tłumy się spotkały i o tych reakcjach Pana Jezusa, jak On działał, które powinny stać się również reakcjami w czasie naszej ewangelizacji. Mówiłem o tym, że Jezus widział, że Jezus dotykał, że Jezus współczuł. Aczkolwiek mówiłem też, że współczucie jest tyle potrzebne, co umarłemu świeczka. Jest fajne, ale niepotrzebne, jeżeli nie stoi za nim działanie. Jeśli nie stoją za nim uczynki. To, że kogoś mi żal, to jeszcze nie znaczy, coś czynię. I myślę, że ewangelizacja jest taką reakcją na świat, którego ma być nam żal. Musimy pamiętać, że nasze zadanie to jest kochać świat. Nie przyjaźnić się ze światem, ale miłować świat. To jest ogromna różnica. Przyjaźń ze światem jest czym? Kto pamięta? Jest nieprzyjaźnią z Bogiem. Natomiast miłowanie świata jest naśladowaniem Chrystusa. Tak Bóg umiłował świat, że dał. Mówię o takiej miłości oczywiście. Nie mówię tutaj o tym, że stałem się tym dla Grekiem Greków i ktoś stanie się dla alkoholików alkoholikiem, nie? To nie o tym tutaj mówimy. Myślę, że każdy z was mnie bardzo dobrze rozumie. Bóg nas stworzył do relacji i czasami my tej relacji w jakiś sposób nie potrafimy z Nim mieć. Czasami wszystko, co właściwie się chce od Pana Boga, i zauważcie, że dzisiaj się otrę tutaj o kilka rzeczy, które w tamtym tygodniu mówiłem, czasami chcemy od Pana Boga dokładnie tyle samo, ile ludożercy w amazońskiej dżungli. Nie pamiętam, czy wam to mówiłem, czy nie. Kiedyś jeden z antropologów, jeśli znacie Richardsona, przetłumaczył, co oni śpiewają, kiedy tańczą. Tańczą, mają tam jakiś totem, jakiegoś krwawego boska, wokół którego skaczą i coś śpiewają. O co ci ludzie proszą? Oni właściwie proszą, żeby mieli co jeść, żeby nie byli chorzy i troszkę tutaj uproszczę, żeby im na głowę nic nie spadło. To znaczy, chcą od Pana Boga dokładnie tyle samo, ile my sobie życzymy.
żeby mi się nic złego nie stało, żeby było dość chleba. Czyli jakby zaczynamy modlitwę pańską od chleba naszego powszedniego. I tylko tyle chcemy. Bóg nas chce powołać do głębszej relacji. Oczywiście teraz, jeżeli chcesz być zbawiony, jeżeli człowiek ma być zbawiony, to się mu mówi ogólnie tak, musisz zaprosić do serca Pana Jezusa. Ja się trochę chcę za to zdanie dzisiaj zabrać, ale nie tak, jak teraz pomyśleliście. To znaczy, nie zamierzam czepiać się słów, bo ja wiem, że nikt z nas nie ma tutaj żadnego problemu i rozumiemy, że zaproszenie Jezusa do serca nie jest przeżyciem kardiologicznym, ale duchowym. I tego się nie zamierzam czepiać. Chociaż nie myślę, że tutaj wystarczy tylko to. Chcę gdzieś iść dalej, tutaj głębiej. Jeśli chcesz być zbawiony, mówi się ogólnie, musisz zaprosić Pana Jezusa do swojego serca. Tak brzmi wiele ewangelizacji. Jeszcze raz was proszę, pamiętajcie, powiedziałem to wyraźnie. Nie chcę się czepiać słów. Chcę, abyśmy troszkę na duchowych faktach wobec naszej osoby tutaj osiedli. Kazalnica nie powinna być czepianie słów. Czasami ktoś to tak powie i ma na myśli dużo więcej, niż my, kiedy powiemy dużo więcej, ale mamy na myśli mniej. Nie chodzi o czepianie się słów. Jest to prawda, że trzeba zaprosić Pana Jezusa, z tym, że ta prawda bywa źle zrozumiana i myślę, że może wam pomóc, jeśli chodzi o ewangelizację, która się zbliża. Wiecie, jeden z amerykańskich pastorów, słyszałem, mówił, że Kościół dojrzały ewangelizacyjnie poznać po tym, że osoba, która przychodzi na ich spotkanie, miał na myśli tutaj nabożeństwo niedzielne w jego wypadku, ale myślę, że ewangelizacja jest dokładnie tym samym, tylko inny dach, ale ten sam Kościół, bo pamiętacie, że do Kościoła nie chodzimy, Kościołem co? Jesteśmy. Ten budynek, wiecie, gdyby przyszły prześladowania, to mógłby być zamieniony na cokolwiek, na teatr, kino, nas by może wygonili do lasu, ale i siedząc w tym głębokim lesie bylibyśmy czym? Kościołem. Budynek nam można zabrać, kościoła się nie da zabrać. I tak jak mówię, to zaproszenie Pana Jezusa, a wrócę do tego ewangelisty, co on powiedział? On powiedział, że biblijnie dojrzały Kościół poznać po tym, że zanim obcy człowiek dojdzie do miejsca, w którym sobie siądzie, co najmniej 5 osób poda mu rękę i go przywita. Jesteście? Czujecie to? Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że każdy z nas bierze na siebie pewną służbę i zostaje takim snajperem do odstrzału nowych. Ja teraz nie mówię, że mamy do tego nowego podejść, podać mu rękę, idziesz do piekła, mam nadzieję, że się nawrócisz. Podejrzewam, że on się nie tylko nie nawróci, ale już nie wróci. On nawet nie wróci, nie mówiąc o nawróceniu. Ja mówię o zwykłym podaniu Bożego błogosławieństwa. A jeśli jesteś szczery w tym, co mówisz, to nawet powiedzieć fajnie, że jesteś. Ale mówię o tym, że nie traktujemy obojętnie ludzi. Ewangelizacja, o którą się tu modliliśmy, o której brat nam mówił, która jest planowana, jest właśnie takim nieobojętnym traktowaniem ludzi. Wiecie, dzisiaj niewielu chrześcijan zaprasza kogokolwiek, żeby zaprosił Jezusa. I ja nie zamierzam tutaj tego pogarszać i wygłosić kazanie pod tytułem w Biblii nie ma wersetu, że trzeba zaprosić Pana Jezusa do swojego serca, bo jeszcze raz mówię, wiem o tym, że jest to pewien skrót myślowy i większość ludzi, którzy go używają, mają na myśli to, co właściwe. I nie chcę się czepiać słów, może po prostu powiem to, o co mi chodzi. Wiecie, czasem słyszałem doniesienia, a bywało, że w moim początkowym okresie, kiedy pracowałem wiele na misjach, a więc wiele spędziłem czasu na ewangelizacjach, właśnie jeżdżąc nawet samochodem z takim wielkim namiotem, gdzie codziennie byłem świadkiem dwóch, w niedzielę nawet trzech ewangelizacji. Czasami jest tak, że tysiące ludzi zaprosiło i przyjęło do serca Pana Jezusa i poszli do domu, a ewangelista im mówił, że tego wam już nikt nie odbierze. Teraz jesteście zbawieni i pisał raport misyjny, że dzisiaj na przykład w mieście Kaługa zbawienie doznało 1000 ludzi. Ale nikt im nie powiedział, co dalej, i to jest zadanie Kościoła, to jest zadanie nasze, uczyć się z Biblii, co dalej, i to jest ponad wszystko sprawdzenie teraz siebie, czy poszedłem dalej. I ja nie mam wątpliwości, że dzisiaj ze względu na to, że jest środa, więc wiem, że tylko nieliczni przychodzą, podejrzewam, że w tym miejscu
nie tyle doprowadzę ci do miejsca, gdzie stwierdzisz, że tego nie przeżyłeś, co pomogę ci i pomogę sobie określić słowami coś, co pomoże nam lepiej pomagać innym, a samemu trzymać się w porządku. W innych przypadkach mówi się ludziom, co mają zrobić. Czyli jest ewangelizacja, człowiek się nawraca i ja byłem też na takich ewangelizacjach. Sam właściwie byłem poddany nawet tego typu ewangelizacji, gdzie się nawróciłem i powiedziano mi jasno, co mam zrobić. Powiedziano mi, że musisz trwać w społeczności z Kościołem, żeby to była równowaga twojego duchowego życia, musisz czytać Słowo Boże. Mi to powiedzieli, tyle tylko, że ja długo tego nie słyszałem. A więc dobrze zostałem obsłużony, natomiast sam nie umiałem tego przerobić. Potrzebowałem czasu, żeby to usłyszeć i zastosować. Ale jak mówię, czasem usłyszymy jeszcze prościej. Mówi się człowiekowi, wiesz, musisz czytać, musisz być, musisz czytać i musisz się modlić. Czyli krótko musisz chodzić do kościoła, zmawiać modły i czytać tą książkę codziennie, wszystko będzie okej. Ale takie przygotowanie raczej przypomina mi bezobsługową kasę w supermarkecie, tylko że to jest takie bezobsługowe przygotowanie siebie do pogrzebu. Bóg chce dla nas coś więcej, Bóg chce dla nas życia. To musi być coś więcej. Musisz pójść za tym, że Jezusa zaprosiłem do swojego serca. Coś muszę z tym zrobić. Polska, mój kraj, jest chrześcijański. Mówi się, że ogłaszamy Jezusa królem naszego kraju. Inni mówią, że zaprosili go do swojego życia. Jeszcze inni mówią, że on jest najważniejszy w ich życiu. Polska jest chrześcijańska dla wielu ludzi, bo król coś tam zrobił. Bo chodzę, bo zaliczyłem to coś w kościele, byłem. I bardzo mało ludzi, przyjaciele, kojarzy chrześcijaństwo z jakąś codzienną praktyką, byciem czymś, trwaniem w czymś, pielęgnowaniem czegoś. I o tym chcę tu powiedzieć. Garstka może męczenników i chrześcijan w kościołach różnych denominacji jest tutaj świadoma biblijnego chrześcijaństwa, ale to nie czyni naszego kraju krajem chrześcijańskim. To, co ja widzę i dlatego tak się cieszę z Ewangelii, z każdej ewangelizacji, chcę wam powiedzieć, Polska, każdy, kto ma jakiekolwiek minimalne duchowe rozpoznanie, nie mówię tu o jakimś głębokim mistycyzmie, zwykłe, minimalne duchowe rozwiązanie widzi, że nasz kraj jest chory na nienawiść, na gniew, na kłamstwo, na niewdzięczność. Przypomina mi się taka niezwiązana w ogóle z tematem komedia w telewizji, nie wiem, czy ktoś z was widział, taka polska komedia, Ile waży koń trojański. Kobieta z naszych czasów dostatku i sukcesu przenosi się właśnie w lata 80. w czasie kryzysu. Reżyser stosuje ten manewr po to, żeby pokazać parę rzeczy. Ale jedno zdanie jest tam mocne. Kiedy ludzie wyczuwają, że ona coś wie o przyszłości, bo mówi, że kiedyś będzie tak, że będzie masło i nie będzie na kartki, będzie mydło i każdy sobie będzie mógł kupić, to ja się pytam, a co jeszcze, proszę panią, będzie? I patrzą na nią, wiecie, jak na... Kto z was widział, to wie, o co mi chodzi. Jak na takie trochę śmieszną wariatkę, przecież to niemożliwe, żeby było masło i mydło w sklepie, nie? Ona mówi, wiecie co jeszcze będzie? Będzie wolność, ale nikt nie będzie jej zauważał. Moje zdanie bardzo poważne. Bardzo ważna rzecz. A więc chciałbym spojrzeć na tą naszą wolność. Zaprosiliśmy. Mamy Pana Jezusa. Zaprosiliśmy Jezusa i chciałbym zobaczyć, jak Jezus reaguje na zapraszanie Go. Bo w Biblii występuje kilka fragmentów, gdzie nawet wprost jest to słowo, że Jezusa zaproszono. Pierwsza ważna rzecz, którą chciałbym powiedzieć, jeśli zaprosiłeś Jezusa, albo jeśli z kimś będziesz zapraszał Jezusa w modlitwie o Niego, zaproszony Jezus zawsze, słyszycie mnie, zawsze przychodzi. Jest tylko jeden przypadek w Biblii, że ktoś chciał Jezusa widzieć, ale Jezus nie zamierzał się z Nim w ogóle widzieć, a kiedy już Go zobaczył, to nawet z Nim się nie, do Niego się nie odzywa, ale o tym później, nie? Jest ważna prawda, zaproszony Jezus zawsze przychodzi. W dziwnych okolicznościach, w różnych, czy to więzienia, czy to obozy, czy to drogie wieżowce biznesowe, w różnych okolicznościach On zawsze przychodzi tak samo kochający. I coś teraz w nas się musi dziać. Chcę wam zwrócić na coś uwagę.
Wierzę, że to jest dobry temat na środowe rozmyślanie o naszej duchowości. Łukasz 7, rozdział 36, werset, znacie tę historię na pamięć, pisze tutaj: i zaprosił go pewien faryzeusz. Pożegł czy nie pożegł? Pożegł, nie? Aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu, a oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku i stanąwszy z tyłu jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zalewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać je, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam sobie: gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim jest i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Dzisiaj nie będę robił egzegezy tego tekstu. Przynajmniej nie takiej, może do jakiej z czasem tutaj przyzwyczaiłem niektórych, że lubię popatrzeć. Dzisiaj bardziej chcę spojrzeć na ten werset z góry, ogólnie, bo na coś zupełnie innego patrzę. Patrzę na zaproszenie Pana Jezusa do swojego życia, tak? Jezus przychodzi nawet tam, gdzie ktoś do końca nie wie, co o nim myśleć, albo nawet myśli o nim źle. Faryzeusz go zaprosił. I tu jest pierwsza taka ważna lekcja z tego fragmentu. Faryzeusz Jezusa zaprosił, ale to grzesznica naprawdę go spotkała. On zapraszającym był, ale ona naprawdę przeżyła spotkanie. To jest trochę tak, jakbyście zaprosili dwóch nieznających siebie przyjaciół waszych znajomych, co zresztą czasami się zdarza, o czym słyszałem, którzy spotykają się u was w domu, a po dwóch latach odkrywacie, że biorą ślub. Czyli wyście zaprosili, ale oni się tak naprawdę spotkali. Tu nie jest to może takie pozytywne, ale faryzeusz go zaprosił, ale to naprawdę grzesznica go spotkała. Faryzeusz miał go przy stole, ale to ona mu coś ofiarowała i wpuściła go dalej. I tak jak mówię, nie ma co się czepiać mówienia, zapraszać Jezusa do swojego serca. Ja wiem, że można by się tu wiele poczepiać. Mi nie chodzi o to. Gdzie ponad wszystko czasami te nasze takie czepianka się malutkich słówek dla ludzi z tego świata są kompletnie nieistotne. Oni tego, jakbyście im powiedzieli, że nie wiem, Jezus miał niebieskie oczy, to wam będą wierzyć. Jak ktoś nigdy Biblii nie czytał, no to będzie wierzył. Ja wam już tu mówiłem, chyba z dwa razy, mogę powtórzyć trzeci raz, że kiedy brat Zbyszek Sobczuk pomógł mi wzrastać w wierze, zajął się mną, bo gdyby nie on, mogę śmiało powiedzieć, nie wytrwałbym w tym kościele. On zrobił to, o czym ja chcę dziś powiedzieć głębiej. To poszedłem i zacząłem mu mówić, że mam Biblię nie taką, bo nie ma, jak Pan Jezus wrócił Piotra do Rzymu. Nie pamiętacie, mówiłem wam to. On mi powiedział: chłopie, to jest Sienkiewicz. I ja myślałem, że to Biblia. Pojęcia nie miałem o tym, nie? Myślałem, co z moimi dziejami nie tak? Mam chyba jakąś Biblię nie taką, bo tam nie ma tego, jak Jezus spotyka Piotra i mówi, ten go pyta, quo vadis, domine, a Piotr go zła. Ja myślę, kurczę, coś mam wady, jakieś mam niecałe te dzieje, nie? On mi powiedział, tego nie ma, ale powiedział mi, co jest. Tutaj mamy Jezusa, wracam do domu faryzeusza, który przychodzi nawet do krytykanta i on chce, żeby człowiek miał okazję go poznać. Został zaproszony i przyszedł. Już kto jak kto, ale Jezus w tamtych okolicznościach mógłby powiedzieć, nie mam czasu. Jednak Jezus nam pokazuje, że on chce przychodzić. Faryzeusz go zaprosił, ale to właśnie życie tej grzesznicy, tej kobiety naprawdę się zmieniło. To zaproszenie nie tyle zmieniło faryzeusza, co ją, ponieważ w niej się stało to, co powinno stać się w każdym zapraszającym. Do tego teraz zmierzam. Ona poszła w pokoju, a on został w niepokoju. Ona poszła w pełnym pokoju, a on został w swoim domu i miał jeszcze więcej problemów z samym sobą. Czy on zaprosił Jezusa? Tak, on zaprosił Jezusa, ale tak naprawdę ona zaprosiła Jezusa. To w niej to się dokonało. Chcę, byście zobaczyli. Inne zaproszenie. Łukasza 11:37. A gdy to mówił, zaprosił go do siebie pewien faryzeusz na posiłek. Wszedłszy więc, zasiadł do stołu. To jest inny faryzeusz. Jesteśmy 4 rozdziały dalej, w 11 rozdziale Łukasza. Wiecie, to jest bardzo nieprzyjemne spotkanie, jeśli byście o nim czytali. Jezus przyjdzie nawet tam, gdzie ludzie chcą mu narzucić, kim ma być. Tam, gdzie go w sercach oskarżają.
Jak tylko zaczęło się wspólne posiedzenie, oni od razu źle o nim myśleli, źle na niego patrzyli. Przede wszystkim od początku zaczęli jeść swoje. Nie umył chłop nawet rąk. Coś z nim jest nie tak. Ale te historie są po to, byśmy zrozumieli, Bóg nikogo nie lekceważy, ale ma dla nas coś więcej niż tylko tyle. Bóg nas miłuje. Jesteśmy dla Niego bardzo dużo warci wraz z Nim. Z powodu Jego miłości i tego, co zrobił, chcę, byście mnie słyszeli uważnie, wraz z Jezusem w życie każdego człowieka, wraz z zaproszeniem Jezusa, w życie każdego człowieka przychodzi wybór. Zgadzacie się czy nie? Tak czy nie? Głoszę herezję czy nie? Heretyk, jeszcze nie. Ktoś jest optymistyczny, dzięki. Postaram się do końca wytrwać bez. Wraz z Jezusem przyjdzie wybór. Chcę wam powiedzieć tak, Jezus nigdy nie przychodzi, żeby nie trzeba było coś zdecydować. Jezus nigdy nie przychodzi, żeby nie trzeba było coś zmienić. On odpowie, ale to my również będziemy musieli odpowiedzieć na to, że przyszedł. Jezus zaczyna mówić o oczyszczaniu kubka z zewnątrz, pamiętacie? Bo z zewnątrz wszystko wygląda fajnie. To w tym miejscu nazwą prawdę zniewagą. To w tym miejscu uznają, że to, co Jezus głosi, ich znieważa. A on im tylko mówi, gdzie popełniają błąd. On do tych właśnie ludzi mówi, jesteście jak groby pobielane. Już to w czasie innego wykładu tu mówiłem. Pamiętacie, że groby pobielane oznaczało kamienne grobowce pobielane białym barwnikiem, żeby ludzie w drodze do Jerozolimy, idący, przecież nie mieli jakiejś autostrady, idący z różnymi ścieżkami, czasami schodzący z nich na takie pikniki, na noclegi, na to, żeby odpocząć w drodze do Jerozolimy, nie obudzili się rano na cmentarzu, ponieważ nie mogliby wejść na święte uroczystości. A więc pobielano groby, żeby sobie pielgrzymi w niczym nie pomylili. Jezus mówi dokładnie, tym jesteście. Kto się was dotknie, będzie brudny. Z zewnątrz wydaje się wszystko białe, ale problemem jest to, co jest wewnątrz. W Jana 2:2 zaproszono Jezusa na wesele. Poszedł czy nie poszedł? Ale tam był alkohol. Ja słyszałem, ktoś kiedyś mówił, że tam nie było alkoholu, no ale wystarczy trochę postudiować tradycję i życie Izraela, żeby się domyśleć, że być może nie był to mocny alkohol, ale był. No, na pewno nie był to kompot. Teraz nie o to chodzi o to. Jezus przychodzi do tych ludzi, Jego obecność nie jest obojętna. Nie chodzi tylko o to, żeby przyszedł, zjadł i poszedł, nie o to nie chodziło. On jest zaproszony, a tam, gdzie przychodzi Jezus, musi nastąpić zmiana. To jest najważniejsze zdanie mojego dzisiejszego nauczania. Uratował to wesele, przychodzi zmiana przez Niego. Każdego, kto pragnie Jego obecności, Jezus będzie ratował, Jezus będzie zmieniał, Jezus zapraszany przychodzi. Innym razem jeszcze dziwniejsze zaproszenie. Bardzo dziwne zaproszenie, szczególnie kiedy się Biblię czyta pierwszy raz, bo potem, kiedy już wiemy, co będzie, łatwiej pewne rzeczy tolerujemy. Posłały więc siostry do Niego, mówiąc, Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A Jezus rzucił wszystkim i poszedł. Tak jest, czy nie? Nie, no rzecz macie. Czyli ciągle bez herezji. Tu mamy troszkę inne zaproszenie. Jezus na nie poszedł, jak już zauważyliśmy. Ale zwróćcie uwagę, poszedł w czasie doskonałym dla świadectwa Ewangelii, a nie w czasie doskonałym dla tego, co by się człowiekowi wydawało, że jest czasem doskonałym. To jest ta lekcja o Bożym czasie. To jest lekcja, której ja i wy ciągle boleśnie się uczymy. Nie wierzę, wiecie, przynajmniej jeżeli wy to macie, to jesteście dużo lepsi niż ja. Tu jest moja rodzina i oni wiedzą, jak ciągle uczę się cierpliwości, że Bóg ma na wszystko swój czas. Bo ja to bym zrobił kiedy indziej. Ale Bóg wie, kiedy co jest dla mnie dobre. Jezus udaje się tam do tej rodziny. Wiemy, że w Betanii nie byli mile widziani. Uczniowie, jak usłyszeli, że idą do Betanii, to się za głowy złapali. Byli załamani perspektywą takich odwiedzin. I po słowach Tomasza zresztą widać, dokąd się wybierają. No to chodźmy. Trzeba umierać, to trzeba. Idziemy. Ale Pan niesie życie. Zaproszony Jezus nigdy nie jest Jezusem, który przychodzi do ciebie, aby ponieść klęskę.
Jezus jest Jezusem, którego jeśli wołasz, to kiedy On przychodzi, to śmierć przegrywa. To ciemność ponosi klęskę. Amen. To ciemność ponosi klęskę. Warto zaprosić Jezusa, nawet jeżeli światu się to nie podoba. Nawet jeżeli wiesz, że w Twoich okolicznościach świat Go nie chce. Warto zaprosić Jezusa. I tu mamy zaproszenie Jezusa, które przynosi wielkie świadectwo i wielką zmianę. Jeszcze raz powtarzam, Jezus zaproszony do mojego życia nigdy nie pozostawi go takim samym. Jest jeszcze inne ciekawe świadectwo, można by wiele, wiecie, mówić o tych zaproszeniach, gdzie Jezus zostaje zaproszony do ludzi po świadectwie tego, co czyni. Bo pamiętacie, jest też takie miejsce, gdzie Jezus zaproszą, żeby sobie poszedł, bo tam przeszkadzał w hodowli trzody i tak dalej. Ale tu jest miejsce, gdzie Jana 4,40, gdy więc Samarytanie przyszli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał i pozostał tam 2 dni. To Samarytanka. To była, wiecie, prawdziwa taka Boża kobieta. Całą okolicę powiadomiła o Jezusie. To dzięki jej świadectwu zaprosili Pana. Ona zaczęła jak budzik terkotać na całą okolicę, że Jezus jest i kim jest. To dzięki jej świadectwu, można powiedzieć, takie malutkie przebudzenie to było. Pamiętacie, kiedyś mówiłem, definicja przebudzenia jest taka, że przebudzenie, bez względu czy dotyczy jednostki, czy dotyczy 5 ludzi, 10, 15, czy 1500, czy narodu. I przebudzenie przychodzi zawsze tam, gdzie ktoś znowu zobaczy żywego Jezusa. To jest chyba jego najlepsza definicja. Samarytanka swoim świadectwem sprawiła, że Jezusa zaprosiło tam wielu i On został z nimi, a kiedy On zostaje, wszystko się zmienia. On jej wcale nie powiedział łatwej prawdy, wiemy o tym. Powiedział jej właściwie taką prawdę, o której mogłaby przy tej studni powiedzieć, żeby tu ktoś, wiesz, to między nami, nie? Ona rozterkotała się jak budzik na całą okolicę, że On jej wszystko powiedział, bo i tak wszyscy wiedzieli, nie? On jej nie powiedział łatwej prawdy, ale to właśnie niełatwa prawda rozwiązała większość naszych trudnych problemów. Zauważyliście to? Największe świadectwa działania Bożego są wtedy, kiedy opowiadamy o niełatwej prawdzie, która rozwiązała niełatwy problem. Kiedyś, kiedy czytałem na temat życia duszpasterzy i pracowników Kościoła, to tam pisało coś takiego, że jednym z symptomów wypalenia pracownika kościelnego jest to, że wybiera odpowiedzi łatwiejsze zamiast trudniejszych. Poprosił zamiast prawdy, woli łatwą odpowiedź, ponieważ nie ma siły. Potrzebny jest Jemu Jezus, który go zmieni. Jeśli pragniesz Jezusa, jeśli człowiek pragnie Jezusa, to Jezus nie będzie cię pytał, czy jesteś pewny, co myślą o tobie ludzie. Jezus nie powie do ciebie, nie mogę przyjść, wiesz, Ewangelia nie działa w tym rejonie, bo to jest taki trochę przeklęty rejon. Tutaj 15 lat temu ktoś wróżył z fusów, a 100 lat temu tu mag jakiś mieszkał, dlatego nie mogę do ciebie przyjść. Jak Jezus przyjdzie, to przyjdzie na całego z pełną zmianą, mocą i siłą, gdziekolwiek byś był, czy to więzienie, czy lochy, prześladowanie, czy podziemia, czy nadziemia. Amen. Taki jest Jezus. Myśmy kiedyś, wiecie, na taki nasz zborowy piknik wynajęli stary zamek w lesie. Takie stare zamczysko. I przyszedł facet, chyba myślał, że trochę zarobi na sensacji, i mówi, no, tutaj jest biała dama i radzę uważać. A ja mówię, dzisiaj ją pan będzie widział, jak wali z walizkami do lasu. Wróci, jak my wyjedziemy. Nie będzie żadnych spotkań z białą damą. Popatrzył na mnie. Usiedliśmy. Człowiek z nami został dłużej. Musiał przyznać, że jesteśmy dziwni. I białej damy nie było. Kiedy prosisz Jezusa, On zostanie i zacznie działać, bo jest chciany. Kiedy prosiłem Jezusa, kiedy chcę Jezusa, kiedy pragnę Jezusa, kiedy oferuję innym Ewangelię, to właśnie dlatego Ewangelia musi być z pierwszej ręki, ponieważ ja zaprosiłem Jezusa, który nie zostawił mnie takiego samego. Powiedzcie mi, po co komu Pan Jezus, gdyby nic się nie zmieniało po tym, kiedy poprosimy Go, żeby coś zrobił z naszym życiem. Czasami w Biblii patrzę sobie na Jezusa i myślę sobie, że czasami zaproszenie nawet nie jest wysłowione. Patrzę na jednego biedaka, taki kochany biedak, wiecie, przeszedł do historii.
gdzie Jezus pojawia się w ogóle niezaproszony. Ten chłop go nie zapraszał, bo nawet nie miał pojęcia ani nadziei, ani siły na zaproszenie Jezusa. Ale tutaj odkrywam, że Jezus nie zawsze przychodzi, kiedy jest zaproszony. Jezus przychodzi czasami, kiedy jest upragniony. A czasami nawet ludzie, którzy go pragną, nie wiedzą, jak się nazywa. Jedna z moich ulubionych książek. Ktoś mnie czasami pyta, jakie są ulubione. Ta jest gdzieś w czołówce, mi jest trudno powiedzieć, które. To jest Wieczność w ich sercach Richardsona. I on mówi o ludziach, do których Bóg przyszedł, którzy wiedzieli, że pragną, ale nie wiedzieli czego. Zresztą sam należy do takich ludzi. Nigdy nie zapomnę, jak prawie 30 lat temu, tu niedaleko stąd, kilometr stąd, na Czwartaków, wyszedłem, zapaliłem papierosa. Moje dzieci nawet nie wiedzą, że nie widziały mnie z papierosem. Mi jest trudno uwierzyć, że ja palę. Wypaliłem, przepraszam, że nie palę, rzuciłem. I nie palę, prawda? Oni wiedzą. Tylko w piecu. A teraz nie, też mamy już automatyczny teraz. Wiecie, wyszedłem i szedłem naokoło bloku i tak sobie paliłem papieroska i przyszła w pierwszy raz w życiu mi taka myśl, nigdy nie przychodziła wcześniej, żeby był jakiś Bóg. Wiecie, co wtedy pomyślałem? Jakiś Kryszna, Jehowa, Budda, Jahwe, jakiś Jehowa, cokolwiek. Myślicie, że mnie piorun z nieba trafił? Bóg nie poraził mnie prądem z nieba, ty bluźnierco, jak śmiesz mi tu od Kryszny i od czegoś tam jeszcze. Bóg zobaczył, jak ja ginę i nawet nie wiem, jak się nazywa lekarstwo. Chwilę potem wróciłem do domu i tu dziewczyna stąd ze zboru spotkała mnie tam. Dzień później byłem na ewangelizacji z naszego zboru, które młodzież miała w Straconce. Ewangelia po mnie przeszła jak pociąg. Bóg powiedział, chcesz, to masz. Ale powiem wam jedno, Jezus nigdy nie przychodzi, żeby czegoś nie zmienić. Zmiany w twoim życiu są twoim świadectwem. A twoje świadectwo jest z pierwszej ręki, kiedy są świadectwem Jezusa. I tu mamy człowieka, który go pragnął 38 lat, nie miał pojęcia, czego chce. Wiedział, że chce być zdrowy, ale jak? Teologicznie wysłowić się nie umiał. Wszystko, co miał powiedzieć, ale człowieka nie ma, nie? A Jezus mu później mówi, idź, nie krzyż więcej. Pokazał mu Jezus gdzieś odpowiedź. Jak mówię, już jedyny wyjątek, gdzie ktoś chciał rozmawiać z Jezusem, to był Herod. Bo jakby z Herodem skończył, nie rozmawia z nim. To Piłata też jest przyprowadzony jako więzień. W tej samej okoliczności, ale z Piłatem co? Rozmawia. Natomiast z Herodem nie rozmawia. Herod sobie rozmyśla, mówi, Jana ja kazałem ściąć, któż jest ten, o którym słyszę te rzeczy i pragnął go widzieć. Kiedy przyglądniecie się Herodowi i temu, co Jezus o nim myśli, to możemy dojść do tego, dlaczego. Wiecie, Herod chciał widzieć Jezusa dla własnych celów. Herodowi nie był potrzebny Jezus, żeby zobaczyć, kim jest Jezus. Herodowi był potrzebny Jezus, żeby Heroda było więcej i lepiej, i mocniej, i bogaciej. Jan głosił mu prawdę. Ale to tam, w tym niezwykłym rozdziale Ewangelii Marka. Jeden tam jest rozdział, poczytajcie sobie go uważnie. I w jednym rozdziale trzy różne reakcje na Pana Jezusa. Jedna z nich właśnie była taka. On się bał, słuchał, ale po pijaku, mógłbym powiedzieć tak trochę po naszemu, kumple okazali się ważniejsi. Pamiętacie, dziewczyna zatańczyła, ten mówi, pół królestwa mogę oddać, chociaż w ogóle nie miał prawa do pół królestwa, był tylko marionetkowym królem postawionym przez Rzymian. Nie miałby prawa niczego dzielić ani decydować. Mógł budować, mógł bogacić Rzymian i siebie. Ale pół nie mógł oddać. I zażądali głowy Jana. Znacie fragment, nie muszę o tym mówić. Ale Jezus w ogóle nie zamierza się go bać. Kiedy przychodzą do Jezusa, faryzeusze mówią do niego, wyjdź stąd, oddal się, gdyż Herod chce cię zabić. Rzekł do nich, nie powiedział, idźcie i uspokójcie jakoś króla, ja naprawdę nie będę mu mieszał. Nie, powiedział, idźcie, powiedzcie temu lisowi. Oto wypędzam demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. I my wiemy, że kiedy rzeczywiście przyszedł trzeci dzień, to choćby tam postawili legiony Straży Świątynnej i Rzymu, to dokładnie w godzinę wyznaczoną przez Jezusa kamień był odwalony od grobu. Amen. Czy Herod chciał widzieć Jezusa? Tak. Herod ujrzawszy Jezusa,
bardzo się ucieszył. No popatrzcie. Gdyż od dłuższego czasu już pragnął go zobaczyć, to mamy Łukasza 23:8, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. Oto czego poszukiwał Herod. Cieszy się z Jezusa. Gdzie większość ludzi w kościele, kiedy go pierwszy raz spotyka, to pada ze łzami. Stąd się ośmielam nieraz powiedzieć, że nie ma tego rodzenia się na nowo, tego prawdziwego pokutowania, tej głębokiej pokuty i nawrócenia bez łez. Nigdy nie widziałem kogoś, kto czyniłby to w radości. Radość jest raczej następstwem tego, co czynią te łzy i spotkanie z Jezusem. O tym nieraz mówiłem, idę dalej. Ale Herod się cieszy. I potem 9 werset mówi, wypytywał go wieloma słowami, ale słowa Heroda nie miały dla Jezusa wartości. Herod zabił Jana. Ktoś powiedział, no to może za to? Nie, za bycie prześladowcą ludu Bożego. Właściwie to Paweł też by nie miał szans na żadne spotkanie. Nie, to nie chodziło o to, co on zrobił. Chodziło o to, jak to zrobił, kim był, jak się nastawił na Boga. I jest coś jeszcze, Jezus to najlepiej nazywa i ja nie muszę wymyślać. Jest ten kwas. I nazwał ich mówiąc, baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszy i Heroda. I nie powiedział o kwasie Szawła, nie powiedział o kwasie Piłata, ale mówi kwas faryzeuszów i Heroda. Jezus nic nie mówi o innym kwasie, tak jak mówię Piłata na przykład. Mówi o kwasie faryzeuszy, sadyceuszy, Heroda. Mówi te słowa do uczniów zmartwionych brakiem chleba. Jakby dając ostrzeżenie, mówi, uważajcie, bo martwiąc się tak o chleb, możecie trafić na fałszywy chleb. Jest ktoś, kto znał prawdę o mnie, ale ją zakwasił. Uczynił z niego zaczyn śmierci i niesie tylko śmierć. Uważajcie na to. Przecież my wiemy, że uczniowie nie muszą się martwić o chleb. On jest z nimi. Niech tylko jak Izrael idą z nimi, spożywają do syta. Nie chodzi o to, by teraz robić chleb, lecz by być blisko chleba życia. Oto widzimy, że Jezus odpowiada na zaproszenie, gdy człowiek pragnie Boga. Bóg chce być kimś, kogo pragnę każdym dniem. Bóg nigdy nie chce, żebym stał się 20, 10 czy 30-letnim, czy 50 czy 60-letnim chrześcijaninem ze stażem, który już Boga nie pragnie. Bóg zawsze chce być pragniony, zawsze chce być chciany, zawsze chce być kochany. Ale chcę nam coś przypomnieć dzisiaj. Do działania Boga wystarczy nasze wołanie w modlitwie. Nie trzeba spełniać jakichś ludzkich warunków, mieć zgody na ludzi. Nie wystarczy jednak zaśpiewać, zapraszam Ciebie, Panie Jezu. Nie wystarczy zaśpiewać, przyjdź Duchu Święty. Trzeba chcieć, by rzeczywiście przyszedł. Nie chodzi o to, by znać tekst, lecz by pragnąć poznania Boga. Myślę, że to jest nasz problem. Bez względu na staż. Pójdę do tego trochę z innej strony. Jeśli zaproszę Cię do mnie do domu w odwiedziny, ale nie będzie mnie w domu, to czy byłeś zaproszony, czy nie? A się boicie, muszą Was tu kaznodzieje nieźle Wam dawać. No byłeś zaproszony, jak Cię zaprosiłem, to byłeś, czy nie byłeś? No byłeś, tylko że mnie w domu nie było, no. Czy to miało sens i cel? Nie. To nie miało sensu. Gdybym zaprosił Cię do restauracji i powiedziałbym się, słuchaj, spotykamy się w takiej i takiej restauracji, mówię Ci, super restauracja. Przyjeżdżasz, proponuję, że Cię zapraszam na obiad, ale kiedy przyjeżdżasz, mówię Ci, wiesz co, my tu z żoną mamy stolik, Ty masz tam po drugiej stronie taka jedynka, widzisz, tam chcę siąść. Czy miałoby to sens? Śpię, chłopie, ja obiad mam w domu. To o Ciebie chodziło, nie? Jak zapraszamy Jezusa? I teraz ten najbardziej znany werset w tym, o tym zapraszaniu, który jest najczęściej używany. Jak mówię, nie chodzi mi o czepianie się słów. Nie chciałbym, byście wyszli stąd z tym poczuciem, że kaznodzieja z braku przygotowania czepiał się słów. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego.
całość, gdybym tego tylko wyrwanego z kontekstu nie przeczytał, mówi nam, że on do swoich przyszedł, ale swoich go nie przyjęli. Świat go odrzucił, naród go odrzucił. Nie przyjęli go. Czy zaprosiłeś Jezusa? Pośród całego tego nieprzyjęcia go byli tacy, którzy coś zobaczyli. I to nie było objawieniem, o którym Jezus mówi, że z objawieniem z krwi i ciała. To nie było objawienie oparte o grecką filozofię albo hebrajską mistykę. To było objawienie oparte o to, że Ojciec zechciał pociągnąć i coś pokazać. Nie chodziło o żadną spostrzegawczość i logikę. Chodziło o postawę wobec Boga, który się objawia. Nie wystarczy zaprosić Jezusa do swojego serca. Jeśli już nawet mogę użyć tak tego określenia. Jeszcze raz mówię, nie chodzi mi o to, żeby się go czepiać. Wybaczcie, że 15 raz powtarzam. Jezusa trzeba zaprosić, a jeśli się go zaprosiło, to go trzeba przyjąć. A jeśli się go przyjęło, to tym dał im prawo stać się kim? Dziećmi Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w imię Jego. Czy macie u was chodzą co niedzielę? Amen. Zero herezji, siostro. Nie wystarczy przyjąć. Trzeba wierzyć jeszcze. I to są pewne działania, dokładniej trzy. Zaproszenie jest odpowiedzią na Ewangelię. I to się dzieje. Przyjęcie jest konsekwencją zaproszenia. Jeszcze raz mówię, mogę cię do siebie zaprosić. Wiesz co, wpadnij jutro po południu, nie ma mnie w domu. To myślisz, że sekpię z ciebie. A więc zaproszenie jako odpowiedź na Ewangelię, przyjęcie jako konsekwencja i efekt zaproszenia i wiara jako odpowiedź na przyjście. Są jakby trzy działania w tym zbawieniu bez uczynków, nie? Miłość, wiara, współczucie. Wiele jest takich rzeczy w naszym życiu. Nieprzypadkowo wymieniłem miłość. Posłuchajcie uważnie. Miłość, wiara, współczucie. Wiecie, co wszystkie trzy łączy? Każda z nich bez uczynków jest nic nie warta. Potrzebujecie miłości, która nic nie robi? Jest niczym? Nie potrzebujemy. Kiedyś słuchałem, jak wywiad robił jeden muzyczny dziennikarz z piosenkarką, której popularność trochę spadała, a postanowiła przyjechać do Polski. I pytają się jej, co pani przywiozła wszystkim Polakom? A ona mówi, dużo miłości, a potem ktoś skomentował, krótko mówiąc, nie przywiozła nic. Wszyscy się zgadzamy, że nie ma robienia nic, albo powiem tak, że nic nie robienie nic nie zmienia. Zgadzacie się czy nie? Jeśli nic nie robię, nic się nie zmienia. W zbawieniu nie z uczynku, bo ja wierzę w to, sola gratia, tylko łaska. W zbawieniu nie z uczynków są pewne działania. Nie działamy, by być zbawionym, ale by właściwie przyjąć dar zbawienia z łaski. I to właściwe działanie przyjęcia daru z łaski nie wystarczy go zaprosić, czyli powiedzieć, Panie Jezu, przyjdź do mojego życia. Amen, amen. Teraz idź chłopie do domu, wpisujemy cię, jesteś nawrócony. I jeśli go zapraszam, muszę go przyjąć, a jeśli go przyjmuję, muszę go przyjąć z jego nauką. Muszę przyjąć to, co on uczy. Nie mogę stosować swojej nauki, mówić, najważniejsze, że go zaprosiłem. Teraz nawet jak wróżę, to o nim pamiętam, nie? To tak nie może być. Wszyscy się zgadzamy, że nie da się nic nie robić, zrobić coś. Nawet najwięksi zwolennicy zbawienia z łaski zachęcają, by coś z tym zbawieniem zrobić. A więc nie wystarczy jedynie uwierzyć i jest się zbawionym? Czy wystarczy? Tak to wystarczy. Trzeba jednak uwierzyć wiarą, która reaguje na Boga. Nie chodzi o powtórzenie czegoś rozumem w języku polskim albo innym. To nie jest tak, że wyjdziesz stąd i masz Bozie w serduszku Jezuska, idziesz do domu. To nic nie zmienia. Idę i hulaj, teraz życie, byłem w kościele, postawiłem na dziś ptaka, na 3 dni mam z głowy. Przyjęcie Jezusa jest czymś pięknym, zmieniającym na zawsze dzieje naszego życia, ale nie jest jedynie przeżyciem religijnym. Nie ma takiej modlitwy, która zbawia tylko dlatego, że się ją powiedziało, ale są takie słowa, które wyznajemy, które żyją w sercu i na ustach, które przemieniają jak potęga, które są cudem. To jest wiara, która się tak manifestuje, wiara w żywego Boga. Nie ma czegoś, co się powiedziało i się jest czymś u Boga. Jest coś, kim się jest, kim się rodzisz.
Nie wystarczy zaprosić, trzeba przyjąć, a kiedy przyjmiesz, trzeba uwierzyć. A mówiąc to prościej, Jezus nigdy do ciebie nie przyjdzie, żeby nic w twoim życiu nie zmienić. Chcę się zmieniać. Chcę, żeby Jezus mnie przemieniał. Chcę, żeby Jezus mnie przemieniał. Obecność Jezusa nie pozostawi mnie takim samym. W Nowym Testamencie, jakbym się chciał czepiać słów, mógłbym powiedzieć, nie ma takich modlitw, jak się czasami ludziom mówi na ewangelizacjach. Ale nie chcę czepiać się słów. Chcę powiedzieć tak, w Nowym Testamencie przyjmuje się Jezusa przez to, że jest uczniostwo, jest rewolucja w życiu, którzy spotkali Jezusa. Zaproszenie Jezusa łączy się trwale z uwierzeniem, z trwaniem w tym uwierzeniu. Ja nie zapraszam kogokolwiek, ja zapraszam tego, który wierzy, że przyjdzie i wszystko zmieni. Kiedy śpiewam, przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, to wierzę, że przyjdzie ten, który zabierze się za wszystko w moim życiu, co nie przypomina Pana. Amen? Tego pragniecie? Tak czy nie? Nie? Ja nie chcę po prostu być w kościele. Jeśli w moim życiu to się stało, to wiecie co? Twoja żona, twój mąż, twoi bliscy nie powiedzą ci, że jesteś doskonały. Ja na 100% nie jestem doskonały. Ale powiedzą ci, coś się w twoim życiu zmieniło. Zdecydowanie jesteś kimś innym, kim byłeś kiedyś. Gdy gdzieś zaproszono Jezusa, sprawy się zmieniały. Jezus nigdy nie był neutralny. Jezus nie mówi, słuchaj chłopie, ja rozumiem, że jesteś złodziej, no taka natura. W poniedziałki kradnij, wtorki, środy, tylko kradnij tylko, żebyś, broń Boże, w niedzielę nie kradł, nie? Bóg nie jest zainteresowany takim życiem. A całość albo nic, życie się zmienia tu i teraz, aż do wieczności. Gdy przeżyjemy to spotkanie tak, wtedy wchodzimy w Jego ślady i zaczynamy miłować. Jeśli to stracimy, wiecie co się dzieje? Ja już powoli kończę, wiem, że mój czas się już zbliża. Kiedy to stracimy, to zrozumienie tego, że Bóg nas prowadzi na ścieżkę miłości. Zapraszam. Kiedy zapraszam, to jestem. Kiedy jestem, to przyjmuję. Kiedy przyjmuję, to słucham. A kiedy słucham, to wierzę. A kiedy wierzę, to się dzieje. Kiedy to zaczynam tracić, to zaczynam bać się Boga i straszyć Bogiem. I słyszałem już takie ewangelizacje, gdzie Bogiem straszono ludzi. Gdzie mówiono ludziom, że piekło, że kary, że demony, że koniec świata. Widziałem faceta z tubą na ulicy, w polskim mieście, który ryczał na przechodniów, że wszyscy są potępieni, że są pijakami, alkoholikami, nierządnikami, że są złodziejami. Czy miał rację? Być może co do niektórych miał. Czy to była Ewangelia? Czy mogę to nazwać dobrą nowiną? Facet myślał, że jest bardzo radykalny. Wiecie, radykalność nie może polegać na cytowaniu XIX-wiecznych kaznodziejów w ramach bejsbola duchowego. Radykalność nie może polegać na tym, że znam tylko piekło. Radykalność musi polegać na tym, że aż do śmierci ich umiłował. Aż na wszystko idę z Jezusem. Pamiętajmy też czasami, ile na nas czekał Pan, zanim będziemy niecierpliwi dla innych. Wiecie, kiedy się zaczyna straszyć Bogiem, to wtedy, kiedy zaczynamy próbować nie działać Ewangelią miłości, tylko Ewangelią strachu. Tracimy bazę miłości. Kiedy nam brakuje łagodności, cierpliwości, czekać na ludzi. Kiedy zapomniał wół, jak cielęciem był. I zaczynamy straszyć. Wiecie, straszyć można cokolwiek. Mnie kiedyś straszono, zanim pojechałem do Australii, znaczy, że w Australii mówią, chłopie, wszystko chcecie ugryźć i zjeść. Ja z takim obrazem Australii pojechałem do Australii. Słuchajcie, w Cieszynie mnie więcej komarów pogryzło niż tam. Nigdy nic nie widziałem. Straszyli mnie takimi pająkami. Myślałem, że są prawie wielkości krowy. Tak mnie straszyli. Jednego spotkałem. Faktycznie wszedł do domu. Był duży, gdzieś wielkości mojej ręki. I patrzę, pająk wielki idzie po białym dywanie. Ale gospodyni, u której mieszkałem, podeszła i mówiła, już go tyle razy wyrzucałam na trawę i go wyrzuciłem. Mówię, Nie zabijasz go. On nie, tego nie mówi. Tego, jak masz koło domu, karaluchy się boją, skolopendry się boją i małe gady się boją. A on już go tyle razy, wiesz, jakby był normalnie kolegą z naprzód, no chodź tu, i go wyrzuciła. Ohydny. Straszyli mnie wszystkim, wiecie, na bazie strachu. Ja też z Polską mogę straszyć. Wiecie, że w Polsce jest taka roślina,
że wystarczy pod nią posiedzieć parę minut i tracisz życie? Lilia wodna. Pierwsze osoby łapią. Czekam na resztę. Lilia wodna pływa na wodzie. Jak będziesz pod nią siedział, no to będziesz pod wodą, nie? Pozdrażyłem was? Także uważajcie na tą roślinę. Wracam do tego, kiedy zapraszasz Jezusa, On nie przychodzi dlatego, że ktoś cię wystraszył piekłem, ale dlatego, że ktoś ci powiedział, że Bóg cię miłuje i chce zmienić swoje życie. I tak patrzmy na tych, których będziemy ewangelizować, i tak popatrzmy na własne życie. Czy zaprosiłem? To fajnie, że zaprosiłem, ale czy byłem, kiedy przyszedł? To fajnie, że byłem, ale czy uwierzyłem? To fajnie, że uwierzyłem, ale czy wyruszyłem w Jego ślady? I to jest cały sens tego, czym się chciałem podzielić. Czemu tego nie można było od razu jednym zdaniem powiedzieć? By się za szybko skończyło, nie? Zobaczcie, Jezus jest kochany. Jezus naprawdę przychodzi, kiedy Go prosimy. Podziękujmy Mu za to. Wstańmy, podziękujmy Jezusowi za to, że wołasz, a Pan przychodzi. Wołałem do Jahwe, psalmista mówi. A On się nade mną pochylił. I postawił moje nogi na skalę, która się nie porusza. To jest nasze przeżycie. On przychodzi, kiedy wołam. I On przychodzi nie po to, żeby tylko być, ale żeby działać. Życie, które Go spotka, już nigdy nie jest takie same. I ja nie chcę tamtego życia. W ogóle Go już nie chcę. Chcę tego nowego. Chcę iść za Jezusem. A Wy? Panie, błogosław nas dzisiaj Twoją szczególną obecnością. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz kolejny w naszym życiu zapraszamy Ciebie. Zapraszamy Ciebie po to, żeby być, żeby słyszeć, żeby słuchać, żeby się uczyć. Panie, wybacz mi, kiedy jestem opornym uczniem. Nie z powodu wiedzy, a z powodu mojego lenistwa, z powodu mojego egoizmu, Panie. Wybacz mi, kiedy nie miłuję Cię tak, jakbyś chciał być miłowany. I dziękuję Ci za Twoją cierpliwość i to ciągłe stukanie, przychodzenie, bycie obok. Błogosław nas dzisiaj tutaj jako zbór. Chcemy być zborem, który wyrusza w Twoje ślady. Chcemy być społecznością, która zaprosiła, która przyjęła, która wysłuchała i ludzie widzą. I możemy być świadectwem z pierwszej ręki. Żyje mój Jezus i zmartwychwstał mój Pan. Niech to będzie w nas i w naszym życiu. Dziękuję Ci, Panie, z całego serca. Amen.